Tydzień rozpoczynamy od wizyty w Street Workout Parku, by na świeżym powietrzu spalić zbędne kalorie. Przyjrzymy się również zepsutym windom dla niepełnosprawnych w przejściu podziemnym i budowie zbiornika retencyjnego przy ulicy Kossaka. Słupsk ma swój Street Workout Park. Pierwsza w mieście napowietrzna siłownia powstała w Parku Kultury i Wypoczynku. O wybudowanie siłowni pod gołym niebem starała się grupa słupszczan zafascynowana ćwiczeniami fizycznymi. Projekt został zrealizowany z pieniędzy budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Koszt inwestycji to około 180 tysięcy złotych. W miniony weekend park został oficjalnie otwarty. Słupski Street Workout Park powstał na wyspie w Parku Kultury i Wypoczynku między mostkami nad Słupią. Trwa głosowanie nad tegorocznymi projektami w ramach budżetu obywatelskiego. Przeznaczono na nie 2 miliony złotych, w tym 1 milion i 800 tysięcy złotych na zadania infrastrukturalne i 200 tysięcy złotych na zadania społeczne. Termin zakończenia głosowania upływa 30 września. Wandale postawili sobie za cel uprzykrzenie życia osobom niepełnosprawnym, a szczególnie upodobali sobie windy w przejściu podziemnym między ulicami Bema i Starzyńskiego. Platformy kosztowały 400 tysięcy złotych. Windy psują się również poprzez niewłaściwą obsługę. Jak się okazało, przy przejściu zamontowano urządzenia, które najlepiej sprawdzają się w budynkach. Na otwartej przestrzeni nie są już tak niezawodne, ponieważ część mechanizmów powoli pokrywa się rdzą. Nie jest wykluczone, że niezbędna będzie wymiana urządzeń bądź przebudowa niedawno remontowanego przejścia podziemnego. Ulica Kossaka od wielu lat jest systematycznie zalewana. Po każdej większej ulewie położoną na wzniesieniu ulicą płynie potok, zaś woda zalewa podwórka i piwnice domów. Problemy mieszkańców Kossaka mają jednak przejść do historii. Ruszyła właśnie budowa kolektora na deszczówkę. Zbiornik będzie mógł przyjąć ponad 700 metrów sześciennych wody. Zdaniem mieszkańców inwestycja rozwiąże tylko część problemów. Wszystko przez to, że kolektory na osiedlach Piastów i Niepodległości są mało wydajne. Oba osiedla położone są na górce i znaczna część podłoża jest zabetonowana, a co za tym idzie, nie przyjmuje wody do gruntu. Budowa kolektora kosztować ma 800 tysięcy złotych. Prace mają zakończyć się za 3 miesiące. Władze miasta deklarują, że planowane jest umieszczenie w przyszłym budżecie miasta środków na budowę dodatkowych zbiorników.